wierzcie mi, nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. A planów 100 mam już w głowie, o jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest, każdy z was polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Forteca. Tato, mógłbyś mi otworzyć drzwi do garażu? Nie teraz, Mikołaju. Widzisz, że jestem zajęty. Ale potrzebuję duże pudło, bo z chłopakami bawimy się w rycerzy i musimy mieć fortecę, żeby ją zaatakować. A najfajniejsze jest to, że będzie działo i ostrzał armatnie, a Alcest obiecał przynieść piłkę, żeby udawał. Dobrze, już dobrze, dobrze. Pomogę ci. Ale obiecaj, że potem dasz mi spokój, jasne? Mhm. Dzięki, tato, ale będzie świetna forteca. Dzień dobry. A, no tak, proszę, zacni rycerze. I to ma być według ciebie forteca? Nie podoba ci się? Chyba żartujesz. A co myślałeś, że zbuduję prawdziwą? Przecież nawet nie ma bramy, głuptasie. Uważasz mnie za głuptasa? Największego na świecie. Powtórz to. Co tu się dzieje? Nie możecie wytrzymać sekundy bez kłótni? To tylko dyskusja. No bo jeżeli forteca nie ma bramy, to nie możemy jej zdobywać. Potrzebne są też okna. Rozumiesz coś z tego, co on mówi? Mówi, że przydałyby się okna. Bez okien obrońcy nie mogą się bronić. A jeśli wytnę wam te okna, to będzie spokój? Tak! Kochanie, poradziłeś sobie z leżakiem? Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie myśl, że to łatwe. Z najprostszej rzeczy potrafisz zrobić problem, a do tego niczego nie kończysz. A czy to wszystko moja wina? Mikołaj nalega, żebym mu zrobił z pudła fortecę. Twoje meble się chwieją. Nawet nie wiem, gdzie do licha podziały się nożyczki, no! Rozejrzałeś się dobrze wokół siebie? A? Oczom nie wierzę. Przed chwilą ich tu nie było. Może zjedlibyśmy pod wieczorek? Coś ty, tata prawie skończył. Najpierw bawimy się w rycerzy. Brama już gotowa. A co z oknami? Nic prostszego. Robię dziurę i au, walach. O, polała się krew. Nasz atak będzie uzasadniony. Wiecie co, trochę szkoda, że nie ma jakiejś wieży. Ani kuchni, jako rycerz chętnie zdobędę kuchnię. Proszę, macie i okna, i bramę. O tym marzyliście, tak? Tak, ale czegoś tu jednak brakuje. Pewnie, forteca bez wieży to jak dom dla lalek. Wygląda jak kącik fryzjerski Adwini. Jej kuchenka i łazienka do kąpania laleczek. Nie będziemy chyba atakować laleczek. Z wieżami byłoby zupełnie inaczej. No. Dobrze, zrobię wam te wieże i więcej już nic. Życzę ci powodzenia. A ty co taki miły? O, no cóż, znam cię, za co się tylko weźmiesz, że zaraz się skaleczysz, że też ci jeszcze się nie odechciało. Nie krępuj się, jak będziesz potrzebował pomocy, to wołaj. I proszę, jedna wieża gotowa. Jedna jest fajna, ale cztery byłyby lepsze. Masz rację. Też tak myślałem, wiesz. Dzieciaki, czy to nie jest prawdziwa forteca? No, niby tak.
Tak, ale ta wieża jest krzywa, o. Gdzie z tymi brudnymi paluchami? O, przepraszam. Mały ma rację. Nawet stąd widać, że coś jest nie tak. Gottfried ma prawdziwą fortecę, sam widziałem. Szkoda, trzeba było tak od razu. Chcecie powiedzieć, że moja nie jest prawdziwa? Tak, troszkę. Nie za bardzo. Nie. Szczerze mówiąc, ona jest do niczego. Jasne, brakuje otworów strzelniczych. Cóż, wiadomo, że to tylko zwykłe pudło, ale można je narysować. Zobaczycie, postaram się i będzie znakomicie. Ale tato, chcemy się już bawić. Przecież staram się jak mogę. Pozwolicie mi dokończyć, czy nie? A co my mamy robić? Obserwować. W ten sposób na przyszły raz poradzicie sobie beze mnie. Dzieci, pod wieczorek. Tak! Właśnie poczułem, że jestem głodny. Jak myślisz, zaczniemy wreszcie naszą bitwę? Zaczniecie, znam go. Zaraz mu się odechce tych konstrukcji. Spokojnie, dzieci, momencik i będę gotowy. Może naleśnika? Absolutnie. Jak przerwę teraz, to nigdy nie skończę. Ale nie zapomniałeś o leżaku? Leżak potem. Najpierw skończę fortecę. Czy to nie ty narzekałaś, że nigdy niczego nie kończę? Spokojnie. Bardzo dobra myśl. Alceście, znajdź jakąś gałąź. Będzie potrzebna na drzewce do sztandaru. Już się robi. To ja narysuję ten sztandar. Nie ma mowy. Taka praca wymaga skupienia. A z tego, co wiem, to twój najsłabszy punkt. Ale... Idź, ja się tym zajmę. Wiesz, tato, robi się coraz prawdziwsza. A, dziękuję ci. Brakuje jeszcze świeczników przy wejściu i pnących roślin. I trzeba pomalować, bo ciągle jednak niestety widać tekturę. Czy to wszystko jest potrzebne? Nie może już zostać tak, jak jest? No wiesz co? Mam to zostawić w takim stanie? Zacząłem. To skończę. Ale my chcemy się bawić, a przez ciebie musimy tylko stać i się przyglądać. A czy ty myślisz, że ja się teraz bawię? Proszę bardzo, piękna gałąź na drzewce. Dziękuję. Kleofas, idziesz się z nami bawić w Indianii Kowboi? Nie mogę, bo my się tu bawimy w rycerzy. No to może zagramy w piłkę. Moją kulą? Nigdy w życiu chyba kpisz. Ty głuptasie, to nie kula, tylko piłka. Tak, ale kiedy będziemy atakować fortecę? Fortece? Przecież nie wolno jej nawet dotknąć. Z moim tatą nie ma zabawy. Albo dajesz nam piłkę, albo zaraz dostaniesz fangę w nos. No to spróbuj. Ej, a może zagralibyśmy w zbijanego? Tak, jasne. Co to? Nie widzicie, że ja tu pracuję? Przepraszam, to niechcący. Pan też jest winien. To jest boisko. Boisko? To jest mój plac budowy i zabierajcie się stąd szybko. A co z nami? Gdzie mamy się bawić? Mikołaju, przecież masz pokój. Możecie się tam pobawić. Zrobimy pojedynek, chcecie? Kowboje przeciwko rycerzom? Tak! Ale jest chyba o jednego kowboja za dużo. Nie jestem kowbojem, jestem rycerzem. Okaże się na ubitej ziemi. Dzieciaki, skończyłem! Co jest gotowe? Forteca, chyba nie kanapki. Ja tam lubię kanapki. Chodźcie, nie zawiedziecie się, daję słowo. Ty też zobacz, czy niczego nie potrafię dokończyć. Chodź, chodź, chodź. Warto było poczekać, no nie?
Szkoda, że nie ma żelaznej kraty. Jak to? Co ci nie pasuje? Właśnie. Bez takiej kraty rycerze nie mogą się bronić. Masz rację. Wrogowie łatwo dostaną się do środka. To nie żadna forteca, tylko zwykły młyn. Niestety, Rufus ma rację. Muszę wprowadzić ulepszenia i jutro... Ale my się chcemy już bawić, tato! Moja armatnia kula! Nie, ale... Co jest? Trzy wystrzały jej nie ma. Czy ona nie powinna być trochę bardziej wytrzymała? Powinna, ale wy potraficie zniszczyć wszystko. Jak chcecie, to chodźcie do mnie. Mój tata ma fortecę i inne potrzebne rzeczy. Tak! No widzisz, niepotrzebnie szarpałeś się tyle godzin z tym pudłem. Ale teraz już nie masz wymówki, więc zajmij się leżakiem. Tato, ta twoja forteca była naprawdę bardzo świetna. Dziękuję, bo wiesz, chciałem ci sprawić przyjemność, tylko mi nie wyszło. No idź, chłopaki czekają. Realizacja Studio Nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsa.